a dotyczy mówienia na Ukrainie czy w Ukrainie. Zdecydowanie na, proszę pana. I proszę się nie martwić, bo ja teraz słyszę. Litwa jest teraz samodzielnym państwem, Białoruś samodzielnym państwem, Ukraina samodzielnym państwem. Powinniśmy przestać z tym na i mówimy w. Nie, proszę pana. Odwieczna tradycja jest taka, że jeździmy do Urugwaju, do Paragwaju, do Argentyny, do Niemiec, do Portugalii, do Francji, do Hiszpanii. Ale od wieków jeździmy na Węgry, na Litwę, na Łotwę, na Białoruś i na Ukrainę i to jest tylko znakiem, proszę pana, no właśnie tych odwiecznych relacji między nami, chociaż muszę dopowiedzieć, że przyimek na wprowadza tutaj element takiej swojskości. Pana, ja zawsze przywołuję tutaj swoje rodzinne górnośląskie strony Tarnowskie Góry i przecież tam w moich